wejście do portu w Gdańsku. To tutaj 14 lipca 2010 roku zauważono dryfujące ciało. Po jakimś czasie okazało się, że jest to zaginiony Patryk Palczyński. Nie mogę się przyzwyczaić do tego, że mój syn nie żyje. To jest coś, z czym codziennie się budzę i codziennie idę wieczorem do łóżka. To jest coś, czego się nie odwróci, to jest coś, co po prostu nastało się. Stan, w jakim go znaleziono, z tymi związanymi rękami, no zupełnie nie pasowało to do charakteru Patryka takiego, jakiego znałem. Ciało Patryka zostało wyciągnięte dokładnie w tym miejscu. Okazało się wtedy, że mężczyzna jest skrępowany oraz obciążony fragmentami krawężnika. Na miejscu pojawiła się policja oraz lekarz. W tym miejscu rozstaliśmy się z synem na ten nieszczęsny i tragiczny rejs. W tym miejscu, dlatego, że tu było akurat najbliżej do tego jego miejsca zbiórki, czyli do dworca Gdynia Główna Osobowa. Jeszcze kawałeczek dalej, tam żeśmy sobie rękami pomachali. I to był praktycznie ostatni kontakt wzrokowy z Patrykiem. Później po tam, 10-15, maksymalnie 20 minutach dostałam SMS-a od syna, że już dotarł na miejsce zbiórki i w związku z tym musi wyłączyć telefon. No i paciał, mamo, nie denerwuj się, będzie wszystko dobrze. Ciao, ciao, pa. W tej sprawie zainteresował mnie jeszcze jeden szczegół. Patryk nosił wodoszczelny zegarek z mechanizmem samonakręcającym się. Rezerwa chodu wynosi od 24 do 72 godzin, co oznacza, że po tym czasie niezałożony na rękę przestaje chodzić. W protokole oględzin zwłok czytamy, że czas w zegarku zatrzymał się na dacie 8 czerwca, godzina 10.06. Może to oznaczać, że prawdopodobnie mężczyzna nie żył już od 5 czerwca. Przypomnijmy, że Patryk zaginął nocą z 2 na 3. Śledczym nie udało się ustalić, gdzie mógł przebywać w tych dniach. Wróćmy jednak do wątku karaibskiego. 6-7 miesięcy tam pływał na Karaibach, u 3 albo u 4 armatorów, bo coś musiał tam zobaczyć, coś musiał tam usłyszeć, być świadkiem jakiejś niewygodnej sytuacji, zdarzenia. Podejrzewam, że jednak niestety tutaj narkotyki mają wiążący wpływ. Jeżeli to jest jakaś mafia i narkotykowa, to poprzez pośredników po prostu zamordowali go. Znaczy powiem, raczej samobójstwo mało kto wie, że to młoda osoba w pełni życia, że popełniała samobójstwo mało prawdopodobne. Do tego, jak nawet rozmawiałem z jednym kapitanem na temat tej sprawy, to mówił, że Bałtyk nie ma takich, mówi sama zatoka, nie ma takich wpływów, żeby ciało, które było teoretycznie obciążone, by wydało w tamtym miejscu. Przypomnijmy, przy Patryku nie znaleziono żadnych dokumentów oraz bagażu. Na zdjęciu widać bardzo charakterystyczną torbę. Jeżeli ktokolwiek z Państwa ją rozpoznaje, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji lub z naszym programem.